Pozdrowiony Proszę Was, szczęśliwa rodzina, nasza wędrówka, my zapalimy za Was lamp, gorące ognie naszych serc. Bądź pozdrowiony gościu nasz, gorące. O czym mówi dzisiaj Izajasz? Właściwie Pan Bóg mówi, tylko Izajasz służy swoją osobą, żeby to słowo przekazać. A tutaj lektor nam dzisiaj zastąpił Izajasza i Słowo Boże też nam obwieścił. Izajasz powiada nam, Pan Bóg mówi, że słowo Jego, które kieruje do nas, nigdy nie powraca bezowocnie, to znaczy, że zawsze spełnia swoją rolę. My dzisiaj wysłuchaliśmy tego słowa, pewnie różnie to było, może nawet już i zapomnieliśmy trochę, ale drodzy moi, ono gdzieś tam przebrzmiało i przyjdzie taki moment, nawet nie będziemy wiedzieć, że będzie ono skuteczne, to znaczy w pewnym momencie, może to być jutro, może jeszcze dziś, może za 10 lat, sami się zdumiemy, że oto jakaś sprawa jest przed nami do rozwiązania, jakiś problem i umiemy się z tym uporać. I nieraz pytamy, skąd ta mądrość w nas? Jak to się stało, że poradziliśmy sobie? A no właśnie to jest wypełnienie tego, o czym mówi dzisiaj prorok Izajasz. Pan Bóg zasiał jakby w nas to słowo. U niektórych leżało 10 lat, a u niektórych tylko dzień. I zaczęło przynosić owoce. My chcemy dzisiaj postanowić, że będziemy słuchać uczciwie Słowa Bożego, bo ono jest dla nas przydatne. I przenosimy się do Ewangelii zapisanej u świętego Mateusza. Piękny jest ten dzisiejszy zapis, ponieważ w tym zapisie jest przedstawiona najpiękniejsza z istniejących modlitw. A dlaczego mówię, że najpiękniejsza? Bo autorem jest kto? Kto? Pan Jezus, więc trudno się tutaj dziwić. I teraz słuchajcie, my się czasami zastanawiamy, jesteśmy jakby w rozterce, co w życiu jest ważne, a co mniej ważne, co zupełnie nieważne. I czasami to przyprawia nas o ból głowy. Nie umiemy sobie poradzić. A co by trzeba było zrobić wtedy, żeby się tak nie natrudzić, nie napracować i się nie pomylić, to popatrzcie, jaka prosta recepta. Wiecie, co to jest recepta? Przepis na lek. O, tak samo jest przepis na mądrość życiową. I kiedy my otwieramy akurat ten fragment Ewangelii, to wiemy, co jest ważne, co nie jest ważne, ponieważ Pan Jezus w modlitwie Ojcze Nasz wszystko poukładał, co w życiu jest najważniejsze. Zatem pytam, co jest w życiu najważniejsze? I pisze, święć się imię Twoje. Na samym początku jest tej modlitwy. Czyli najważniejsze jest, abyśmy czynili w życiu chwałę Bożą. Wszystko robili to, aby Bóg był uwielbiony. To jest nasze podstawowe, najważniejsze zadanie. Dalej, jeśli o coś mamy prosić w pierwszej kolejności, to jest od razu napisane, przyjdź królestwo Twoje. Zobaczcie, trochę tutaj mamy w tym miejscu problem. Nam się wydaje, że życie jest najważniejsze, że zdrowie jest najważniejsze. A Pan Jezus mówi, tak, to wszystko jest ważne.
nawet bardzo ważne, ale najważniejsze jest to, żebyśmy po naszym życiu, krótkim, średnim czy długim, no zaraz coś tu na zbroję, znaleźli się w Królestwie Bożym. Znaleźli się w Królestwie Bożym. Gdyby tak nie stało się, to wtedy wszystko nie ma sensu. Pomyślmy nieraz na to. Zobaczcie, ja tutaj jeszcze mogę mówić ze 2 minuty? A dobrze, łaskawco. Powiem wam, jest takie opowiadanie w Ewangelii, to znaczy nie opowiadanie jakieś sztuczne, ani zmyślone, tylko prawdziwy zapis wydarzenia. Przypomnijcie sobie, szczególnie starsi, kiedy Pan Jezus przyszedł do pewnej rodziny, żeby wskrzesić Łazarza. To jest bardzo pouczające opowiadanie, ten zapis. Najpierw Łazarz zachorował i posłano z wiadomością do Pana Jezusa: przyjdź, bo twój przyjaciel choruje. Pan Jezus zupełnie zignorował to. Nie przyszedł. Łazarz umarł i znowu nie ma Pana Jezusa. Dopiero po jakimś czasie zdecydował się iść. Co prawda wskrzesił Łazarza. I tak myślimy i myślimy, o co tu chodzi? Dlaczego Pan Jezus taki był, no, ociągał się tak? A okazuje się, że Pan Jezus wcale nie przyszedł po to, że najważniejsze było uzdrowienie, a potem wskrzeszenie Łazarza. Nie. Najważniejsze w tym opowiadaniu jest spotkanie z siostrą Łazarza, z Martą, i wyznanie wiary Marty jest punktem głównym tego spotkania. I dlatego my nie zdumiewamy się, że zaraz na drugim miejscu po chwale Bożej jest pragnienie Królestwa Bożego, a to się wiąże z wyznaniem naszej wiary. Co jeszcze, żeby już skrócić? Jest tutaj prośba: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Tu też chodzi o Eucharystię, bo to jest dla nas taki najważniejszy chleb powszedni. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. O, tutaj jest ciekawe zagadnienie, ponieważ nie możemy tak powiedzieć beztrosko, że jak tylko poprosimy, to Pan Jezus spełni naszą prośbę, żeby zapomniał o naszych grzechach. Połączył to bardzo, powiedziałbym, sprytnie nawet, z naszą łaskawością w stosunku do innych ludzi. Pan Jezus mógłby tak powiedzieć: dobrze, przyjacielu, ja wysłucham i spełnię twoje pragnienia, jeśli ty wysłuchasz i spełnisz pragnienia swego brata, swojej siostry. Powiązał to i to jest piękne, bo tak to byśmy byli bardzo samolubni, pyszni. Prosili o Boga tylko dla siebie, a nie umieli odwdzięczyć się, czy też służyć, czy być dobrym dla innych. A więc widzimy, jak bardzo niezwykła jest ta modlitwa Ojcze Nasz. My ją tysiące razy już odmówiliśmy i będziemy odmawiać, ale dzisiaj was bardzo proszę, żeby któregoś dnia tak sobie powolutku odmawiać i zastanawiać się, bo każde zdanie jest tutaj, każdy wyraz jest ważny, i sobie wyobraźni poukładać te sprawy, na które zwraca Pan Jezus uwagę, i umieć w życiu zastosować, że to jest ważne, to mniej ważne, a są rzeczy, które zupełnie na samym końcu są. No to takie dzisiaj mądrości są, jak
prawdziwy dar od Pana Boga, a my staramy się je wykorzystać ku naszemu i innym zbawieniu.